materiałów. Kolejna kapliczka. Jaka kolejna? Komu oni oddają cześć? Whitman niesamowicie dramatyzuje. Nie do wiary, co wyprawiał podczas kręcenia tego filmu. To przecież jego robota, prawda? W końcu nie przykłada się w ogóle do naukowej części tej ekspedycji. Uspokoi się pewnie dopiero, kiedy znajdziemy Yamatai i kamery pójdą w ruch. Może i jest z niego straszny upierdliwiec, ale wie, jak poprowadzić scenę. Ja tylko muszę robić to, co do mnie należy i trzymać nerwy na wodzy. Lara o tym nie wie, ale ją też filmowałam. Chcę zadbać o to, żeby jej zasługi zostały też odpowiednio docenione. Jak urocza. A świetnie wygląda w filmie. Ma naturalny talent. Whitman pewnie oszaleje z zazdrości. Ale zanim się o tym dowie, my będziemy już siedzieć na premierze w Telluride. Jej. Dobrze mi idzie zbieranie ich. Drugą z rzędu mam. Rozwalony posążek. Mogę wejść do góry? Nie wiem, czy powinienem, ale chyba mogę. Albo nie mogę. Dobra. O, co to jest? Chyba, że tylko do złapania się. Czyli tylko do złapania się. Bezcelowa rzecz. A to kołczanem rozwala, jo? Co to jest za plama na monitorze? To się co jakiś czas wyświetla taka czarna. Yo, man. Dobrze, headshoty tutaj są nagradzane dodatkowo. Trzeba zabijać tyle jeleni, ile się uda. A ten gdzie? Zaraz level. Za to w ogóle levela nie dostaję. O dziwo. O, a potem się mogę wspinać. Nie wiem, czy powinienem móc tutaj wejść, ale jestem. Wolałbym mapę pod M. Taką, żeby się pokazywała co jakiś czas. Tak jak mam pod... Zapomniałem, że mam Q w tej grze. O, jest on. No to na razie poczekam. Zapomniałem, że ja mam to. Do szukania przedmiotów. Efektowny wybuch. Strzelić nie mogę. Tam wcześniej było chyba coś. Do podpalenia. Nie kojarzę konkretnie co. Ale coś chyba było. A jak nie, no to chociaż sobie pozwiedzam bardziej. O! Może nie podpalenie, ale się przyda. O, jest kolejna skrzynia. Nie pamiętam, do czego one służyły konkretnie, ale no... Czym więcej, tym lepiej. Co znalazłem? Nad coś. Mówię, to jest przewalone. Nie wiem, co zdobyłem nawet. O, że ktoś zwał mi mapę. Z czymś. A wszystkie znajdźki mi zaznaczyło. Szkoda, że jestem już tak daleko. Ale do tego mogę wrócić i do tego. Mogę to zaznaczyć? O. Nie o to mi chodziło. No i fajnie, pozaznaczało mi samo. Pod mostem. Coś. Czy będzie ten relikt? No, potrafili przekrzywiać głowy w górę i w dół tak, by nadać swoim sztywnym maskom rozmaite emocje. Aha. Myślałem, że to będzie dłuższy opis. A w każdym razie mam 2 na 3.
I dobrze, że da się zaznaczać je. W takim razie pozbieram tutaj wszystko. Bo czemu nie? Liczby. Może współrzędne. Czy ktoś chciał, żeby to zostało znalezione? Może. Myślałem, że koło skrzynie to jest ten. Te skrzynki z zawartością do późniejszego tworzenia rzeczy. Nie mogę uwierzyć, że naprawdę wybraliśmy się na wyprawę, żeby odnaleźć ojczyznę moich przodków. Odkąd kilka lat temu opowiedziałam Larze historię Himiko, ciągle szukała tego miejsca. Ja nigdy zbyt dużo o tym nie myślałam. To znaczy o tym, że ta opowieść mogłaby być prawdziwa. Moja babcia opowiadała mi tę historię tak, jakby to było wspomnienie. Wiele tysięcy lat temu królowa Himiko władała krainą Yamatai. Na jej rozkaz wschodziło słońce, a ona władała wszystkim, na co padły jego promienie, od gór aż po morze i dalej. Pewnego dnia jednak Yamatai po prostu zniknęło bez śladu i popadło w zapomnienie. To posłuchamy sobie historii w takim razie, odkrywając kolejne rzeczy. Mogę się teleportować do obozu? Okej, się chyba dało teleportować. Nie wiem, czy to się później odblokowywało w grze. Czy jak? Bo tak znowu dołem bym musiał przychodzić chyba. Mapa. Dobra. No, idź po tę skrzynię. Wróćmy się. Potrwa to chwilę. Ale bywa. Możesz iść szybciej? O, zobaczmy, czy mogę to rozwalać. Tak! Łowca duchów, rozpoczęto wyzwanie dla PD. Fajna nazwa wyzwania. 1 na 10 zniszczonych totemów. Nie pamiętam, gdzie były zeszłe. Dobra. Gdzieś blisko chyba. A zarazem wysoko. Dobra, jeszcze jedna mi została do zebrania. Która jest tam gdzie indziej. Gdzieś. No tylko tych wszystkich nie rozwalę, bo już wcześniej pomijałem parę ich. Więc dobra, idziemy po prostu dalej do tej skrzynki. No i dobra, powrót. Znaczy iście do dalszych rzeczy. Dajesz, Lara. A to ja mogłem podpalić, dobra. Pamiętałem, że coś mogłem. To mogłem chyba nawet od ogniska podpalić. 20 dostałem. 20. Gdzieś tam. Jakieś współrzędne to chyba będą, jo? Może jakieś ulepszenie do kołczanu dostanę, czy coś. I pełny zestaw mam. Coś powie? O tym, że zebrałem wszystkie? Chyba nie. No to jeszcze to i potem lecimy do niego. Do kolegi. A przynajmniej tutaj będę miał te wszystkie te znajdźki zdobyte. O. Oddaj strzały. 500 ekspas dostałem. Japońskim teatrze no. Ta przedstawia chyba demona. Inaczej oni. Oni? Myślałem, że oni to jest konkretny demon. A nie, że oni oznacza demon. W każdym razie mam wszystkie maski i dostałem coś, co też wchodziło poza ekran. Więc trzeba iść do kolejnego obozu później. Ale na razie lecę do niego. A później do kolejnego obozu i ulepszyć sobie. Boże! Zeżar mnie chyba. A nie, ja go zabiłem. Czemu znowu w tym samym miejscu? Wypatrz go. Witam cię, kolego. Mogę otworzyć dom skrzynię, czy jest tak samo zamknięte jak zeszła? Dwa
O. Chyba, że może będę mógł do ulepszenia kołczanu. Nazywam się Lara Croft i jestem archeologiem z Endurance, statku, który rozbił się na wyspie w Smoczym Trójkącie na wschód od Japonii. Czemu ona to opowiada? To miejsce jest niesamowite. Widziałam wraki, które mogą mieć nawet kilkaset lat. Nie jesteśmy tu pierwsi i wiem, że nie jesteśmy sami. Z tym miejscem coś jest nie tak. Jeśli nie zdołam opuścić tej wyspy, być może ktoś kiedyś to znajdzie. Dobra, to nie to. A tu? Nie, ale wezmę sobie maksymalną ilość strzał w takim razie. Zajebiste zbliżenie jej na dupę. Dobra robota, graficy. Nie wiem, co to miało na celu, no ale zajebiste zdjęcie. Widziałam już coś takiego. Tak? Mają znaczenie rytualne. Obraz kobiety jest szczególnie ciekawy. Wygląda na wykonany dość niedawno. Pewnie malowidło wyspiarzy. Sądząc po wrakach statków, można przypuszczać, że byli rozbitkami jak my. Niewiarygodne. Tak, mam nadzieję, że my nie zamienimy się w morderców. Zajmij się tą drugą korbą. Nie ma uchwytu. Masz to. Razem. Dawaj, co mam klikać? Szlak. Zaraz się rozsypię. Muszę znaleźć coś wytrzymalszego. Tu musi być coś, czego moglibyśmy użyć. Niesamowite. To zaraz tam użyjemy czegoś. Na razie chcę tutaj odsłuchać ten. Naprawić czekam. Myśl, zanim wypełnisz te papiery. Utopiłem w tej ekspedycji resztki mojej fortuny, ale zwróci mi się to 10-krotnie. Jeśli teraz się ze mną rozwiedziesz, nie zobaczysz z tego ani grosza. Byłaś przy mnie, kiedy byłem jeszcze nikim. Wiesz, co jestem w stanie osiągnąć. Nie straciłem swojego zmysłu. Po prostu idzie mi trochę gorzej, rozumiesz? Teraz jestem na dobrym tropie. Pamiętasz, Larę? To moja młoda protegowana. Ma twarde dane na poparcie swoich teorii, ale nie ma mojego sprytu. To moje nazwisko będzie firmować odkrycie. Moja twarz pojawi się przed kamerami. Jeśli wszystko pójdzie tak, jak powinno, to będzie coś wielkiego. Jeśli wtedy postanowisz mnie zostawić, obiecuję, że nie będę z tobą walczyć. Ale proszę, poczekaj z tym. Nie mogę teraz pozwolić, żeby taki skandal zniszczył moją reputację. Proszę. On nas zdradzi. Słoneczna symbolika. Czyżby jakiś kult słońca? Potrzebuję czegoś mocniejszego. A, zbierz surowce, żeby go wzmocnić. A jak? Możliwe, możliwe. A jak mam go wzmocnić? Pytanie. Po wozie, dobra. No trochę tych surowców mam i tutaj są kolejne. Tylko dlaczego rozbitkowie zaczęli czcić starojapońską boginię słońca? Dobra, to powinno wystarczyć. To już dawno pewnie wystarczyło. Zebrałem chyba wszystkie, które były do zebrania. Czyli może jak lepszy czekam, to będę mógł otwierać te skrzynie. Sprzęt. Surowce. Za pomocą zebranych surowców lepszy sprzęt i broń w menu sprzętu. Czekam. Za 50. Mogę ulepszyć. Wzmocnienie czekanu. Teraz jest metalowy. Co dalej? A, to wszystkie wzmocnienia. Myślałem, że łuk może będę mógł ulepszyć. Rip. Dobra. No to otwórzmy to. Tym razem pewnie będę mógł. No czyli mogę. Aż 50. To jeszcze na szybko wrócę w takim razie tutaj, bo tutaj też była ta skrzynka jedna. A to jest chwila wracania, więc czemu by nie? Żebym potem o tym nie zapomniał. Trafiłem go? Nie, odzyskuję chyba wszystkie strzały.
O, zabij i opraw 10 dużych zwierząt. Jeleni. Achievement wleciał. Widzę, że nie widać go na przygotowaniu. No i dobra. Nie wiem, czy była jeszcze jakaś skrzynka, ale to na razie mi starczy. Ta jedna duża skrzynka dała mi tyle, ile musiałem wydać na ulepszenie czkanu. A no właśnie, zapomniałem, że mogę mieć więcej strzał. O 10 całe. Czyli całkiem ładnie. Nie pamiętam, z którym się nawalało z czekanu. Tu nie wiem, czemu wilki się ciągle respią w tym samym miejscu. Ale dobra, do góry. Otwórzmy wrota. Kolego mój. Dawaj. Do dzieła, doktorze. Na twój znak. Znak. O, zapada się. Co to miało być? Za przytrzymanie. Za postać na bramie. Biorąc pod uwagę wiek symboli, to... A, zabrałem to. Słoneczna królowa. Chimiko? Czy nie nasłuchał się pan zbyt wielu opowieści sam? Cóż, nie ma wątpliwości, że Chimiko posiadała pewną moc. Niektórzy twierdzą, że wręcz szamańską. Moc żywiołów. Kiedy kobieta włada taką mocą, prędzej czy później ktoś nazwie ją czarownicą. Nie powinniśmy wykluczać żadnej możliwości, nawet z pozoru irracjonalnej. Wciąż mało wiemy o naszym świecie. No. Brzmi pan jak mój ojciec. To może być niesamowita historia, Laru. Nie, jeśli nikt jej nie opowie. Pesztru. Miło mówię, że mogę odtworzyć tą grę w maksymalnej jakości. To jest Chimiko. Może nie 4K, ale maksymalna jakość. Misa, świece. Dlaczego ktoś cały czas oddaje jej cześć? Ta wyspa musiała kiedyś należeć do Yamatai. Miałaś rację, Laro. Zaginione królestwo. To jak znaleźć Atlantydę. Tylko że realny, doktorze, to nie jest żadna mityczna kraina. Wiem. Stoimy na kopalni złota. Chodźcie, szybko. Wasi przyjaciele są ranni. Tak, pewnie z ich powodu. Cofnij się. Nie możemy im ufać. Mają lepsze łuki. Nie chcę żadnych kłopotów. Pójdziemy, ale nalegam, byście zabrali nas do twojego przywódcy. Co pan robi? Bądź cicho. Nie! Zajmę się tym. Nie! Nie, proszę, proszę! Nie, zostaw! Nie walcz z nimi, Laro. Rób co każą. No i nie ma łuku. Daj mnie pistolet. I po rusku gadają. Takim trochę chyba udawanym rusku, ale po rusku. Kim wy jesteście? Czego wy chcecie? Trzeba słuchać, Maciej! Nie róbcie im krzywdy, proszę! Ja skazał. To jest ruski z polskim akcentem. Tak powiem. Albo może to kwestia zajebistego mikrofonu. Przecież ty masz czekan nadal, Laro. O, skradanie się będzie. Chciałbym mój łuk odzyskać. Nie wiem, którym się kłóca w tej grze. Niestety. O nie. Boże. Jeden złapał się w siła. Dobra, poszukajmy reszty. Ruszaj. Fajny wydźwięk tych. Tam! Niech to szlak trafi. No i dupa. Dostała w kolano i w gardło.
A właściwie to w nogi, niżej kolano. Jak będziesz wydawać takie dźwięki, no to raczej szybko cię znajdą, Laro. Dużo ich mają tutaj do wystrzeliwania. I cofnie się. A z mnie nie ujdziesz. Ej ty! Wychodzi dawaj! Lepiej nie zli mnie. Ja się udało mi się czy nie udało mi się, bo nie wiem teraz. Zjadłem ucho. Jak ona to zrobiła? Odjebał ją. Ale że w ucho? Buzi? Prawie jak God of War to jest. Jak ona się uwolniła niby z tego? Ja się zastanawiam nadal. Ja nie wiem co mam tam robić niby. Halo. Znowu mój komputer chodzi jak odrzutowiec. Mówię, chyba będę musiał go wyczyścić. Ale nie mam sprężonego powietrza. Ani pasty. A zawsze jak go czyszczę, to wymieniam pastę dodatkowo. Może będę mógł nacelować mu w głowę tym razem. Chyba brak ammo jest. No. Ej, jeszcze żyje. Na szczęście nikt tego nie słyszał. A ona znowu jest we krwi cała. A ledwo to zmyła. A mówię, nikt tego nie usłyszał, tam było zaledwie 50 osób. Precyzuję, wystrzał to jedna sprawa. Druga strzała to darcie się obu osób. Bo strzelać tam co chwilę ktoś strzela. O, odzyskałaś łuk. Będzie można mordować ich. Ona chyba jest przejęta tym, że zabija człowieka po raz pierwszy. O, mam łuk, znaczy pistolet. Bez ammo, ale to mniejsza. Jak się wybiera? O. A gdzie moje strzały? Koniec amunicji. No właśnie widzę. Gdzie jest amunicja? Czemu tam było od cholery amunicja, to nie ma nic na razie. Znaczy fabularnie, żeby miało taki sens jest tak zrobione, ale czemu? Zjarali taką ładną budowlę. A nie mogę wejść? Tak, pokaż się światu całemu. Czemu by nie? Chyba, że pochodnią będę mógł nawalać w kogoś. O, coś tu jest chyba do przeczytania. A nie. A
Oni teraz chyba po angielsku mówili, bo było come here. Czyli z rosyjskiego zmienili na angielski. Czemu ona trzeba ten pistolet wyładowany? O! Chyba oberwała. Bierz go! Na szczęście jest full ammo. Niestety ja nie mam cela. Ja jeba. Ale to się trzęsie. Żyjesz? Chyba nie. Ale to się trzęsło. O, mają strzały z niewiadomych powodów. Dobra, ten ma sens. Tylko u tego znalazłem amunicję. A u tego strzały. Oddawać mi moje strzały. O, ammo. Nie lubię pistoletów. Plus tym umiesz celować. Tym tak trzęsiesz. Dobra, już nie. Open. Ja chcę sobie z łuku pozabijać ludzi. O, odżył. Skok wiary? Nie. No ja wolałbym nadal amunicję. O, właśnie taką. Dobrze, że akurat zostawili tutaj tego tyle. Używaj łuku, by cicho zabijać. To zawsze było fajne w łukach. Strzał w głowę. Mimo że ciche zabijanie, to... No łuk jest najlepszą bronią ever. Po prostu. Cicha, zabójcza. Wszystko w jednym. Gdzie mam iść? Niby tu, ale gdzie dalej? A, na to. Wyrąbane miał. Jego kolega umarł, ale tam mniejsza. W dupę mu. Nie do końca była to dupa, ale trafiłem. Pogra, dajmy sobie wszystkich. W ogóle chyba kolejny level zdobyłem. Laro, jesteś tam? Tak. Widzę dym unoszący się nad ruinami. Nic ci nie jest? O Boże, Rod, mam kłopoty. Oni wszystkich zabijają. Co? Kto? Ludzie. Nie wiem dlaczego. Musiałam kilku zabić. Nie miałam wyboru. To na pewno nie było łatwe. Było. Bardzo łatwe właściwie. Straszne, ale właśnie było. No. Musisz ostrzec innych. Teraz się o nich nie martw. Po prostu zrób wszystko, co w twojej mocy, żeby się do mnie dostać, Laro. Spróbuję.